Pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień, ale już koniec tygodnia, piątek. Boże, przyjdź i namaść nas Duchem Świętym, abyśmy pełnili Twoją wolę. Uśmiechnij się, podnieś oczy do góry. Należymy do Chrystusa i to jest dobrą nowiną. Dzisiaj Ewangelia dużo uczy, zresztą jak zawsze. Jezus zszedł z góry po kazaniu. Postępowały za Nim wielkie tłumy, a oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony, i natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus jest po najdłuższym kazaniu, które mamy w Ewangeliach, i gdy kończy to mówić, gdy jest wykończony, zmęczony maksymalnie. Ja namiastkę takiego doświadczenia znam po jakichś wydarzeniach dużych, gdzie mam kilka konferencji, gdzie trzeba coś organizować. I w tym momencie przychodzi do Niego człowiek, który potrzebuje. To jest częste doświadczenie, że wtedy właśnie, gdy jesteśmy najbardziej zmęczeni, ktoś przychodzi i chce spowiedzi generalnej. Wtedy przychodzi i tam się gdzieś pokłócili i trzeba się zatrzymać, pogodzić, próbować w czymś pomóc. To są takie momenty, kiedy wszystko w nas mówi: nie, nie mam siły, ja muszę odpocząć, ja potrzebuję trochę czasu dla siebie. I wtedy gdzieś Bóg daje taką sytuację, gdzie już tylko na Nim można polegać. Tylko w Nim. I to się tutaj dzieje, gdzie trędowaty przychodzi i na tym trędowatym dokonuje się cała Ewangelia. To wszystko, co Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze. Czyńcie to drugiemu, co byście chcieli, żeby wam uczynili. Ten człowiek potrzebuje pomocy. Jest wykluczony, trędowaty, odsunięty, nie można go dotykać, cierpi samotność. Jezus jednym słowem włącza go do wspólnoty. Chce, bądź oczyszczony. I go przywraca do życia, daje mu to życie. Nie wymagało to dużo od Jezusa. On to po prostu zrobił. W takich sytuacjach Bóg działa. Jak już jesteśmy wykończeni, my i tak już nic nie zrobimy. Ale możemy przez naszą obecność, przez serce, przez powiedzenie Bogu tak, pozwolić, żeby On działał w drugim człowieku. Zachęcam, popatrzmy w taki sposób na tę Ewangelię. To są wasze wysiłki rodzicielskie, wasze pojednania małżeńskie, czasem wyjście do kościoła. To jest to, co Bóg czyni pośród nas. On właśnie tak działa. Zapraszam w tę drogę dzisiaj razem z Jezusem. Otwórzmy przed Nim tak nasze serce. Święty Ignacy w jednej ze swoich modlitw mówi: naucz nas dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku. To jest Jego modlitwa. To jest to działanie Pana Jezusa. W taką drogę nas Jezus zaprasza. Pracować, a nie szukać spoczynku. Błogosławię wam z całego serca. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj myślę, że powinniśmy pomodlić się właśnie tym tekstem świętego Ignacego z Loyoli. Naucz nas dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać. Poniżej jest utwór Mocnych w Duchu. Tutaj możemy kliknąć właśnie do tekstu modlitwy świętego Ignacego z Loyoli. Naucz nas dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać. Zapraszam, pomódlmy się tymi słowami. Do zobaczenia.